dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was Elytra Race. Witam bardzo serdecznie widzowie. Zostawiacie suba, zostawiacie łapki w górę, bo to są dwie najważniejsze rzeczy na początku odcinka. Tak, kto pierwszy doleci, ten wygrywa. Już zaczynamy, nie? Ej, nie, panowie. Nawet nie poczekali na ciebie. No bo to jest wyścig, czyli kto pierwszy, no to co, mam na was czekać? No ja już skończyłem ten wyścig, czekam na was na mecie, no co jest? Nie jest to wyścig, tylko to jest taki przygotowawczy race po to, żeby nauczyć się latać elytrą, ponieważ za chwilę będziemy przychodzić na specjalną mapkę. Na razie proponuję, żeby każdy sobie tutaj spróbował swoich sił, także droga wolna, po prostu lecimy jak chcemy. Ja już przeleciałem, to ja teraz stoję i czekam, panowie, elo. Ogólnie to jest mega łatwe, bo zobaczcie, wystarczy się nie zabić, wystarczy się nie rozbić. O, prawie! I teraz na górę, nie, na górze tam jest. Aaaa! Przywaliłem czołem, panowie! Ej, Jack lata jak pijany żółw. Jak on lata? Jak to wy... O nie! Jesteśmy chyba przygotowani, żeby przenieść się teraz na najcięższą mapkę z elytrami, jaka istnieje. No właśnie, niestety tak. Panowie, witam w moim biurze. Zapraszam do przycisku, dlatego że zaczyna się wielki wyścig. Jest. O, jesteśmy w autobusie szkolnym, zarąbiście. Ty, oni już pobiegli i wyścig się zaczął. Chodź, Jack, szybko. Matko jedyna, jak szybko to się dzieje wszystko. Ej, jakaś babeczka jest, Sasza. Oczekiwaliśmy was pół godziny temu. Jesteście trochę spóźnieni. Ej, zobacz, Ernest, tu ktoś siedzi. Grzesiu, nie podrywaj jej. Hej, mała. Zobacz, jakiego mam skina fajnego. Panowie, jest wyścig, a wy gadacie z dziewczyną? Są rzeczy ważne i ważniejsze, Zipek. Dzień dobry, proszę pana. Chcielibyśmy posłuchać na temat instruktażu, co do... Okej. Siadajcie, panowie, szybko. Co oni gadają głupoty? Oni myślą, że nie potrafimy latać elytrą? Panowie, tutaj zaczyna się pokaz, co mamy robić. Co ty, Jack, robisz w tym czasie? Twerking. Robię to z tobą. Zaginęli, musimy ich uratować, panowie. Wiecie, przygotował tą prezentację bardzo długo, więc trzeba to obejrzeć. No patrzcie, jak ona jest nudna, nawet on zasnął. Musimy dojść do źródła jakby ziemi, nie? Do jądra. Ziemia ma jądra? Ja nie wiedziałem, że ziemia ma jądra normalnie. Lecimy! Let's go! Gdzie teraz? Tutaj chyba. Tu jest drop zone. Tędy! Nara! Ej! Co jest? Pojechał bez nas. Nara, frajerzy! Ja jestem w rejestracji, przyjmuję, proszę bardzo, bileciki do kontroli, tutaj ja przeliczam. 5 zł. O, jesteśmy, nice. O, tu są stroje! O, ja chcę zielony, zielona ważka, tak nam nie mówią. Kiego? Ja niebieski! Ej! Wszyscy gotowi? Zaczynamy wyścig. O, uwaga, otwiera się brama. Zaraz będziemy skakać, pamiętajcie o tym. Nasza misja się zaczyna w tym momencie, panowie. Przygotujcie się. Chyba możemy zaczynać, to co, kto pierwszy? I lecę pierwszy. Wow, lecimy. Ale to wygląda kozacko wszystko. Uważajcie na wodę. Musimy lecieć przez cały czas i unikać wszelkich tutaj, wiecie, obstacles. O, dobra, przyleciałem, wow. Ej, nie, tutaj. A! Nie, zginąłem! Już tak szybko! To będzie ciężka mapa. Trzeba lecieć nisko, chłopaki. To mi się trochę kojarzy z tymi filmikami, co nad górami tak latają, nie? To jest trochę to. O kurde! O! Jest! Jestem na grzybach, panowie! Wow, let's go! Zipek, znowu jesteś po grzybach. Ej, przeleciałem! Ty, gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Jest! Udało mi się! Pierwsze przyszedłem, czekam na was. Za 2 godziny będę obok ciebie. 75 years later. Mr. G! Yes! Siema! Siemanko, witam! Dam wam tipa, też sterujcie AWSD, nie? No shit! Inaczej się nie da lecieć. Siema, panowie! Jest! Dolatuje do nas! Siema, mordeczko! Ja myślę, że G żartuje, że tam doleciał. Bo ja skminiłem, że trzeba było lecieć jednak nie samym dołem, tylko samą górą, bo inaczej nie dolatywała ci postać. To jest jedyny błąd, jaki ja robiłem. Panowie, nie spieszcie się wcale, naprawdę. W sensie, możemy przejść naprawdę do kolejnej mapy, bo ja nie widzę tej opcji, na czym to skończył. Uwaga, Jack, witam! Wszystkich tepnąłem do siebie, chłopaki. I teraz jesteśmy w windzie, lecimy dalej w takim razie. Wystarczy tak naprawdę, że jedna osoba z teamu wygra i wtedy wszyscy jesteśmy zwycięzcami, bo potem są guziki w mapce, które nie są scheatowane, bo to nie jest TP, tylko mapka to przewidziała. To co? Kto zaczyna? Drugi level! Let's go! O kurde, tu jest naprawdę trudno! Co to ma być? Czy mówiłeś coś, że były trudniejsze mapki na Vanilli? Tak, dużo trudniejsze były. Zaraz zobaczymy, jak pójdziemy do trzeciego poziomu. Te bloczki są tak różne i jeszcze szklane, nie? Nie! Nie! Prawie byłem! Dżungla, ty, ej, co jest? Tam był normalny tyranozaur. Tutaj jakieś wielkie drzewa, czuję się jak w awatarze. Ja już byłem w krainie lodowej, wiecie? Jo, ale to jest ciężkie. Dobra, lecimy. Widzę was przede mną. O, przyleciałem! Jak ja szybko zapierdzielam! Wow! O nie, walnąłem w coś! Ale dobra, rozpędzamy się. Może to nie koniec.
O nie, chyba koniec. Najgorsze to też szklane przelecieć, naprawdę. Strategia jest jedna, lecieć cały czas górą, wtedy nabiera się prędkości. Nie wiem, czy to nie jest najtrudniejsza rzecz, jaką robiłem w życiu. Ej, wlecę pierwszy raz do jaskini. Tak jest, zobaczę krainę lodową. Kurde, ale nie, to nie jest lodowa, to jest tyranozaura. Co, szkielet to jest wielki. Teraz jest dopiero lodowa kraina. Yo, 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 co tu się... O nie! Ale tam jest tak wąsko, dosłownie na 4 bloczki mniej więcej. No nie wiem, ile. Co jest? Co jest? Co tu się dzieje? Ale to jest ciężkie, kurde. Ile tu jest jakichś przesmyków małych? Jak się raz dotknie już czegoś, to przegrywasz. To prawda, ale jeżeli nic nie dotkniesz, to wygrywasz tak jak ja! Przeszedłeś? Yes! Jo, dobra. No to co, teleportuj nas, no jesteś zwycięzcą tej mapki, no. Mówię wam, widzę, Minecraft jest łatwy. Ale nie dla mnie. Dobra, kolejny level, mi się to zaczyna coraz bardziej podobać. Może będzie w końcu coś ciężkiego. Yo! Jazda! Ale tu jest pięknie! Tu jak zielono jest! What the hell, co tu się dzieje? Yo, to jest tak trudne! Jestem w lawie. Do lawy doleciałem! Ale to jest tak trudne! Doleciałem do lawy, lecę, lecę przez lawę, lecę przez to... Yeah! Zdrowie, musicie sobie spróbować, bo ta babka jest zupełnie darmowa na Bedrocku. Ej, co jest? Ej, widzieliście, jak powoli? Ej, co? Co jest grane? Co tu się... Nie, 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 już taka końcówka! Już końcówka! Przeleciałem całą lawę, przeleciałem kolejny poziom jeszcze. Serio? Ja, tam jest jeszcze kolejny poziom i kolejny poziom. Czyli nie robić sobie nadziei żadnych. Ej, bo odkryłem, że nie trzeba tak szybko lecieć, można powolutku. Nie, ja lecę cały czas wolno ogólnie. Ernest, ty wolno? Ja zapierdzielam, nagle patrzy Tricus ko mnie, wziuu! Widzicie, co jest śmieszne? Śmieszne jest to, że jak ja unikam przeszkód, to od razu też głową. Przeleciałem przez lawę, jestem na kamieniu, przelatuję przez kamień. Uwaga, przyszedłem najdalej jak miałem, ale tu mi zabrakło... Nie! O to gdzieś? Nie! Dobra, powiedzcie jak skończycie, ja sobie chipsy pojadę. Ja mam wrażenie, że jak raz dolecę do tej lawy, to już to przejdę, ale za każdym razem padam bezpośrednio przed wlotem. Mhm. 6 months later. Dobra, lawa. Okej, okay, teraz przechodzimy ją na pełnej. Nie dajemy sobie w kaszę dmuchać. Okej, okay, przeszedłem. Teraz tu trzeba spaść, spikować. Okej, okay. Jest w miarę git. Proszę, teraz kamień. Zabraknie? Nie, nie. Nie! Kurna! No jak? No, znowu, jakbym teraz miał fajerwerkę, no to bym wygrał, bo znowu przed lawą zabrakło mi energii. Zawsze za tym zielonym spadam. A wy też latacie cały czas przez te kółka zielone, przez zielone obręcze? Nie, w ogóle zupełnie omijam wszystko. Ej, bez kitu, poleciałem taki stary, wleciałem na lawę na prawie pełnej, bo potem walnąłem w portal. Proszę, 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 to dalej jest, to dalej trwa ten wyścig? Ile jeszcze? Ile jeszcze? Jestem w kolejnym poziomie, kolejna lawa! Przecież to chcę, żeby się skończyło! Ale jestem zestresowany! O kurde! Czy dolecę, czy dolecę? Nie dolecę, nie ma szans. E, udało się? Jest, udało się! Już mam dość tej planszy. Jak to jest możliwe? Kurde, mam nadzieję, że w końcu będzie coś trudnego, chłopaki. Gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejsce? Mamy 42 sekundy na przelecenie tego, chłopaki. O, szybko, 42 sekundy. O, jest, dobra. Trzeba uciekać po prostu. Okej, co tu się dzieje? O nie, zamknęło się! Jest, wszyscy jesteśmy. Co tu się dzieje? Czy my w jakiejś jestem... A, my się od tych, z bakterii od... czyścimy, nie? O, zacięło się chyba coś, panowie. Popsuła się nasza winda chyba. Ej, światło gaśnie! O nie, światło wysiada! Nie. Czy coś nas zaatakuje ej, teraz? Otwiera się. What? Jest! Ej, rozwalone tu jest wszystko? Co tu się... Trup! Trup, kurde! Barney! Doktor Barney! Ej, on oszalał! Czy my go uratowaliśmy? On go zjadł! On go zjadł! Co? O fu... Że on tutaj został zamknięty na długie lata? Tak, on go zjadł, bez kitu. Aaaa! Powiedział, że to było smaczne! Co to jest w ogóle? Patrzcie, to jest jądro ziemi! Panowie, what? A odlatujemy jeszcze dalej, czy nie? Nie, to jest chyba koniec, wygraliśmy mapkę. Ej, oddałem mu swój strój, panowie, jestem... Bez stroju! Zipek, zostajesz tu! Nie, nie mówcie, że ja tu zostanę teraz! Nie, 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 ja się nie zgadzam! On tam chce do jądra lecieć? Spalił się! Co? O, niedobrze, ale to znaczy, że on naruszył jądro! On naruszył jądro, teraz wszyscy zginiemy! O, co? Co się ze mną dzieje? Nie mam stroju, odbiło mi! Siadam za sterami, panowie! Spokojnie, ja nas uratuję! Zipek, weź wrzuć mnie do piekarnika! Gdzie jest piekarnik? Tutaj piekarnik jest, wrzuć mnie! Ja chcę się zamknąć, piekarnik!
Ja zginąłem! Ja zginąłem, nie ma mnie! Przeszliśmy! Dziękujemy widzowie! To na tyle, na razie! Cii.